Cześć! Witam Was w ulubieńcach maja. I jak co miesiąc zawsze mam problem, jakie kosmetyki Wam tutaj zaprezentować. Często robię tak, że to są testowane właśnie w maju. A jeśli nie testuję czegoś, czy też nie zakupuję, to wtedy naprawdę mam duży problem z wybraniem, ponieważ wszystkie moje kosmetyki mi się sprawdzają. Naprawdę bardzo rzadko trafiam na buble. I tak tym razem było. Ja pokażę Wam rzeczywiście tych ulubieńców, których molestowałam, że tak powiem, przez cały miesiąc, ale też sporo odstawiłam, bo film jakby po prostu zbyt długo trwał. I pewnie te kosmetyki, których dzisiaj nie zaprezentuję, one na pewno pojawią się w kolejnych miesiącach. Będę się trochę powtarzała, bo to nie jest tak, jeśli coś lubię, to po prostu to nie jest tak, że lubiłam w marcu, w kwietniu, natomiast w maju już nie. Aż do zużycia pewnie będą się pojawiać co jakiś czas. I tak będzie z kredką do brwi, którą już Wam kiedyś pokazywałam, z tym, że ona jest w ciemniejszym kolorze, bo to jest 0,30, a ja Wam pokazywałam 0,20. I to jest kredka z Catrice, która ma tutaj właśnie szczoteczkę i ma tą świetną kredkę, która jest jakby na moje całe brwi zbyt ciemna, więc ją, tą właśnie ciemniejszą nakładam sobie tutaj od tego najwyższego punktu w stronę skroni. Natomiast ten, którą kupiłam ostatnio, Soap & Glory, i ta kredka jest dla blondynek i ona jest taka bardzo precyzyjna poprzez to, że ma ten rysik bardzo cieniusieńki i ja mogę sobie tutaj po prostu uzupełnić brakujące jakby włoski, ale też jakby zrobić tło, bardzo delikatne tło dla moich brwi. I to, ten duet sprawdza się rewelacyjnie. I kolejny kosmetyk z Catrice też Wam pokazywałam. Jest to kredka, którą stosujemy tu pod łuk brwiowy, ale ona u mnie także rewelacyjnie sprawdziła się na linii wodnej. Także bardzo, bardzo dobrze ona się tutaj właśnie utrzymuje. Tutaj podnosi nam, tak troszkę liftinguje tu łuk brwiowy i długo, długo utrzymuje się na linii wodnej, rozświetlając i otwierając bardziej oko. I z Catrice będzie jeszcze jeden kosmetyk, będzie to podkład. Zresztą wszystkie te kosmetyki, o których dzisiaj mówię, mam na twarzy, czyli brwi, które mam zrobione, to właśnie tymi dwoma kredkami. A wszystko, co jest tutaj rozjaśnione, to jest właśnie ta kredka z Catrice, a na twarzy mam podkład także z Catrice 0,20 Nude Beige All Matte Plus. I on bardzo dobrze się sprawdza na mojej skórze, mimo że delikatnie ją matuje, to też moje buzi nie wysusza i świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o długotrwałość i o tą oto ujednolicenie kolorytu mojej skóry. Bardzo, bardzo spodobał mi się ten podkład, jest niedrogi i polecam go Wam bardzo serdecznie. Czy on ma jakiś SPF? No to też jest ważne, ale nie widzę tutaj. Także i jeszcze zostały mi trzy produkty z kolorówki. Na rzęsach mam They Are Real. Coś tam pokręciłam z tą nazwą, z Benefit. Ja ją otworzyłam po dłuższym czasie. Mam ją, nie wiem, czy od Mikołaja jej nie dostałam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałam skończyć większość tych, które były otwarte i przyszła kolej na nią. Ja ją mam już po raz kolejny, tą maskarę
Ona zawsze dobrze się u mnie sprawowała na moich rzęsach, nawet wtedy, kiedy miałam te rzęsy bardzo krótkie, to także byłam z niej zadowolona. A teraz, kiedy moje rzęsy są po odżywce znacznie dłuższe, to, no to ona po prostu robi taki efekt rzeczywiście sztucznych rzęs i pięknie je rozczesuje. Nie skleja, nie robi grudek i także dodaje objętości. No i ta znana tutaj maskara, szczoteczka jest pewnie wszystkim znana, no bo jest znana. No i to zakończenie tej maskary, ta maczuga fajnie też powoduje to, że możemy dojść do najdrobniejszych naszych rzęs. Natomiast jeśli chodzi o makijaż, powróciłam do gdzieś tam zasypanych paletek Make-up Atelier Paris i wyjęłam jedną, którą spośród nich najbardziej lubię. To jest matowa paletka z takimi żółto-miedzianymi odcieniami. I całą ją użyłam dzisiaj w makijażu. I mimo to, że tu są same matowe cienie, to jednak ten makijaż, spoglądam w lustro, bardzo mi odpowiada, bo jest taki, no niby kolorystyka jesienna, ale bardzo, bardzo mi pasuje także na wiosnę. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Bardzo dobre cienie, które się kompletnie nie osypują, które przepięknie się nakładają na powiekę i co jest najważniejsze, one nie zanikają, czyli tam, gdzie nałożę dany cień, on tam jest, on siedzi jakby na tej powiece bez bazy, ja mam tylko korektor na powiece i właśnie to jest w nich fajne, że każdy jakby kolor widać, mimo że ja je później dosyć mocno blenduję, żeby nie było takich ostrych przejść, to jednak ta paletka no, i te kolory pozostają w miejscu, lekko roztarte. Także świetna jest. Ja po prostu uwielbiam wszystkie te paletki, ale tą szczególnie. I to, co mam na paznokciach, nie jest to trwały lakier, bo to jest lakier z Inglota. Nie jest tak trwały jak lakiery, które ja uwielbiam z Rimmela i one u mnie utrzymują się bardzo długo. Ten mam od 3 dni i widzę, że ściera mi się tutaj na początku paznokcia, ale ten kolor jest świetny. Ja go mam już, wydaje mi się, że ponad 2 lata. Jeśli chodzi o konsystencję, nic się z nim złego nie dzieje, a jest to numer 955, mimo że mam dużo odcieni takich niebieskości, to ten jednak jest taki troszeczkę pomieszany jakby z fioletem, a no i ładnie ożywia dłonie. No, bardzo fajny. Ja wciąż wiosną i latem do niego wracam. Mam nadzieję, że jeśli nie zaschnie, to jeszcze pewnie się pojawi w przyszłym roku. Ale tak jak mówię, jednak trwałość i to, po prostu nie wiem, czy to na każdym paznokciu, bo jak słyszę, to nie, u niektórych się dany lakier nie utrzymuje, ale ten z Rimmel jest dla mnie chyba najbardziej trwalszym lakierem na moich paznokciach. Oczywiście z serżwitem, bo tak to pewnie nie utrzymałby się. I teraz pozostaje mi tylko pielęgnacja. I znowu, aha, przepraszam, jeszcze jest pomadka, którą mam zresztą też na ustach i to jest pomadka, która już też kilka razy pokazywałam, ale ona właśnie do tego makijażu takiego orange, rudości, żółcienie, może tak, bardzo fajnie pasuje i to jest też Rimmel Kate numer 16, także 16, tak. Także ona jest fajna, ona jest taka, dodaje takiego blasku, tak rozjaśnia ten cały makijaż. Nie wiem, jak ona się długo utrzymuje, bo ja
jakoś nie kontroluję tych swoich pomadek na ustach. Kiedy widzę, że już jest w złym stanie, to po prostu ścieram i po prostu nie nakładam kolejnej warstwy, chyba że no jest taka sytuacja, że ta pomadka powinna być, to tak robię. Ale jest naprawdę fajna i chyba najczęściej do tej pomadki powracam. I została już tylko pielęgnacja. Jak wiecie, już znowu się powtórzę i znowu to będą kosmetyki Antipodis. I muszę powiedzieć tak, że ja uwielbiam kosmetyki naturalne, w 100% naturalne, które nie mają w sobie chemii. I wiele w swoim życiu już tych kosmetyków przetestowałam. I muszę powiedzieć, że te kosmetyki są najlepsze, bo wiecie, odkąd nagrywam, to wiecie, że tych kosmetyków naturalnych już na moim kanale było sporo, ale te przebijają wszystkie. I chyba moja skóra na to czekała i tutaj jest i aplikacja, i to nawilżenie, i odżywienie. I ja widzę po swojej skórze, że rzeczywiście ona jest taka rozjaśniona, taka pełna blasku, czego nie zawsze mogłam uzyskać stosując inne kosmetyki. I kiedy kończyłam daną pielęgnację naturalnymi kosmetykami, wracałam do kremów czy też esencji, emulsji, serum, które jednak w swoim składzie miały sporo tej chemii. I to są te cztery kosmetyki, ale ja zaraz krem pod oczy, te dwa olejki, o których jest już sporo na moim kanale, ale jednak najbardziej, jeśli chodzi o twarz, polubiłam to serum z Antipodis Hosanna. Już mi się kończy i w odróżnieniu od tych dwóch, które tutaj jeszcze raz Wam pokażę, to są oleiste takie kosmetyki. Ja je stosuję tylko i wyłącznie na noc, chyba że mam więcej czasu na wchłonięcie się tych oleistych, to je stosuję, a jeśli nie, to wtedy na dzień używam właśnie tej Hosanny. I to jest taki produkt o takim właśnie zabarwieniu. No i on jest w swojej konsystencji dość, to nie jest taka, to jest coś, co daje mi potężną dawkę nawilżenia, taką naprawdę to taka no, bomba nawilżenia. Ja zaraz Wam jeszcze dokładniej przeczytam coś na temat tego serum. I to nawilżenie trwa cały dzień i niekoniecznie muszę po tym serum nałożyć krem, bo ja tuż po nałożeniu czuję to nawilżenie i wszystko mi pasuje tutaj w tym składzie i w konsystencji i w działaniu. Naprawdę jestem no, pod wielkim wrażeniem właśnie tego serum. I teraz przeczytam Wam, żeby coś więcej powiedzieć o tym kosmetyku, to znalazłam jeszcze taką informację, że to jest bioaktywne serum do twarzy o anielskim zapachu, który to zapach pochodzi z francuskiej róży i pikantnego kardamonu. Jeśli chodzi tu teraz o działanie, ma działanie przeciwutleniaczowe i pobudza regenerację. Wyciąg z czarnej paproci mamaku wyściela kontury twarzy i działa odmładzająco na komórki, podczas gdy silny wyciąg z pestek winogron, Sauvage Blanc, nie wiem czy dobrze to przeczytałam, bogaty w polifenole, działa jako przeciwutleniacz uszkodzonej skóry. No i tutaj chyba ja już więcej nic nie muszę dodawać. To jest wspaniała dla mnie rzecz, wspaniały kosmetyk, który jakby obudził moją suchą skórę i no i ona mi się teraz odwdzięcza dobrym stanem.
To wszyscy moi ulubieńcy. Koniecznie chciałabym się dowiedzieć, czy coś w maju Was tak zauroczyło, jak chociażby by Hosanna, moja Hosanna z Antipodis, czy też maj był takim majem, że nic ciekawego w Wasze ręce nie wpadło. I to już wszystko. Dziękuję Wam za ten filmik. Kolejne już jutro i pojutrze. Cześć!